Siemanko, dzisiaj zobaczymy montaż frontu do korpusu szafki. Do wyznaczenia otworów pod wkręty użyję takiego oto szablonu. Szafkę kładziemy na boku, do którego ma być przymocowany front. Tego typu szablon pozwoli nam zaznaczyć otwory pod zawias standardowy FI35 i pod ten mniejszy zawias FI26. Z jednej strony mamy zawias FI26, a z drugiej strony mamy zawias FI35. Ja skupiam się na stronie, gdzie jest FI35, ponieważ taki zawias założyłem. Ta część, no to otwór służy do zaznaczenia linii, w którym miejscu mamy wiercić pod puszkę. Natomiast te dwa otwory służą do zaznaczenia w korpusie szafki pod ten oto prowadnik. Zaznaczamy w szafce u góry i na dole. Przykładamy front i przykręcamy w tym oto miejscu. Tu na prowadniku są takie dwie linie, które pokazują, w którym miejscu ma być przykręcony wkręt. Jedna strona przykręcona i teraz druga strona. I oto cała filozofia przymocowania, przykręcenia frontu do korpusu szafki przy użyciu szablonu za 5 zł. Jeśli chcesz wesprzeć kanał DIY Design, zapraszam Cię na mój Patreonite. Tam znajdziesz więcej informacji dotyczących wspierania kanału oraz jakie korzyści możesz zyskać. Link znajduje się w opisie. Cześć!